Datę 27 marca zna każdy szanujący się aktor czy miłośnik teatru. Tego dnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Patryk Wójcik, uczeń klasy maturalnej, uczęszcza na zajęcia teatralne w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Teatrem zainteresował się blisko 10 lat temu. Od tego czasu przede wszystkim bardzo otworzyłem się na teatralne doznania. Przede wszystkim poznałem bardzo wielu ludzi, którzy mają podobne zainteresowania. I dzięki temu działam aktywnie w wielu imprezach. Wspieramy różne organizacje, działamy dla przedszkoli, pomagamy w organizacji festynów. No i przede wszystkim czuję taką realizację samego siebie. Patryk swoją przyszłość wiąże z teatrem. Po maturze wybiera się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie lub na studia teatralne w Norwegii. Podobne plany ma Nikola Palej, 16-letnia uczennica z Kolwińskiego Gimnazjum. Teatrem zainteresowałam się 2 lata temu, choć jeszcze wcześniej tak się interesowałam, chodziłam na spektakle, ale tak mocniej, tak jakby ten teatr wszedł w moje serce, to było 2 lata temu. Zaczęłam właśnie uczęszczać do grupy Elipsa i jeszcze chodziłam na lato w teatrze w Pleciudze. Teatr Elipsa, działający przy Polickim MOK-u, skupia 13 młodych ludzi w wieku od 14 do 21 lat. Instruktorka wprowadza różnorodne ćwiczenia pobudzające wyobraźnię czy trenujące ciało. Mimo sporej różnicy wieku, młodzi ludzie tworzą na scenie jeden spójny zespół. Aleksandra Słowińska uważa, że każdy człowiek z artystycznym zacięciem znajdzie swoje miejsce w teatrze. W teatrze możemy się otworzyć, możemy bardziej poznać siebie, dojść w głąb siebie, zadać sobie ważne pytania i próbować znaleźć na nie odpowiedzi. Myślę, że wielokrotnie znajdujemy te odpowiedzi w teatrze, a jeżeli nie, no to też jest jakiś znak, że jest to pytanie dla nas ważne, które nam towarzyszy w tym życiu. Może warto się zastanowić, dlaczego tak jest. Także myślę, że przede wszystkim rozwój, poszukiwanie własnego ja. Dla tych młodych ludzi teatr jest pasją, którą realizują z ogromnym zaangażowaniem. Międzynarodowy Dzień Teatru jest ich wielkim świętem. Ten dzień przypomina, że teatr rozwija wyobraźnię, wzbogaca człowieka, daje mu możliwość bezpośredniego kontaktu z aktorem, uwrażliwia na piękno oraz pobudza do pracy intelektualnej. Już w sobotę 29 marca o godzinie 18 w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się premiera nowego spektaklu pod tytułem Pif Paf według scenariusza Williama Mastri-Simona. Reżyserem przedstawienia jest Aleksandra Słowińska, a muzykę skomponował Piotr Broda.